Moi drodzy, Civilization War, gra, którą już graliśmy jakiś czas temu. gra bazowana bardzo mocno na cywilizacji. No, serii Civilization Sida Meiera. Troszkę inspirowana. No może trochę bardzo. Aczkolwiek tym razem już mniej więcej ogarniamy, co tu się dzieje. Więc teraz musimy wybrać sobie, gdzie my chcemy grać w sumie. Tak, panie. Dobra, bierzemy top lane, mid lane. Dobra, ja wezmę mid lane, tak jak ostatnio zresztą grałem. Czyli jedna osoba do góry, druga idzie na dół. No i oczywiście jest i mid lane. Więc od razu zaczniemy sobie od warrior keepów tutaj. Gra jest bardzo prosta. O Jezu, zalagowała się gierka, czekajcie. Właściwości, dezaktywuj, aktywuj. Czasami się tak dzieje niestety. Gra jest po prostu banalna. Po prostu ustawiamy sobie te jednostki, które będą tutaj nam walczyć. A następnie... czekaj, currency. Trzeba będzie tutaj bronze working, archery, medieval empire. Formations, spearman camps, archery. Dobra, weźmiemy sobie axeman camps przede wszystkim. I stąd po prostu wychodzą jednostki, które idą się bić. Dobra, to jest raz. Dołóżmy sobie tutaj jeszcze jednego warriora. No i zobaczcie, że tutaj idą trzy warriory. Tutaj ciekaw jestem, czy trzy warriory, czy dwa warriory idą. Dobra, niestety on wysłał nam więcej warriorów. No ale dobra, no my już zaczęliśmy tutaj opracowywanie obróbki brązu, tak to się dokładnie nazywa. Na Uniwersytet Granary Pottery Currency. Dobra. Przetrwaliśmy ten pierwszy atak. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze. Formations, horseback riding. To by nam się przydało. Horseman camps. Na pewno. Dobra. Tu już możemy zupgrade'ować sobie na Axeman camp. Powoli. Kogo mamy przed sobą? Właśnie nie wiem, co za kolor jest tutaj przede mną. Dobra, to Kenny. Kenny. Więc będziemy mieli pierwszych Axemanów. I archery, czy co byśmy tutaj zbudowali? Myślę, że tych Axemanów tutaj zbudujemy sobie. Dobra, proszę bardzo. Paru Axemanów mamy. Później Formation pozwala nam Spearmanów robić. Spearmen są całkiem spoko, chociaż wypadałoby bardziej zrobić ten horseback riding. Wybudował baraki przed... ten... O Jezu, on baraki przed wieżami zbudował. O Jezu. No to ktoś tutaj chyba nie do końca ogarnia. Dobrze dla nas. Ale uwaga, już tutaj robimy kawalerzystów. Przydałoby się już opracować kolejną technologię. Czy tutaj pottery. Myślę, że to będzie dobre. Z tymi naszymi tutaj wojownikami powinniśmy sobie ładnie dosyć poradzić. Patrzcie, jak tu jadą nasi wojownicy. A jeszcze zaraz będziemy mieli konie. Kuń. Go Bismarck. OMG, go Bismarck. Czy jest możliwość coś w rodzaju lockouta, tak jak się robi na Lich Kingu, żeby zrobić co tydzień tylko garosza bez ten... Wiesz co, chyba coś takiego się dało, chociaż ja nigdy nie byłem dobry w to, żeby to jakoś ustawiać. Mi zawsze musieli pomagać. No, a co my tu jeszcze możemy zrobić? Zaraz będziemy mieli pottery. Harry Pottery. Dobra. No tu, czyli już to Fire Archerów tu porobił. Dobra, archery. Średnio sobie radzą, chociaż mikrują fajnie. Dobra, teraz zbudujemy sobie dwa, raz, dwa. Takie rzeczy i zaraz Spearmanów będziemy mogli budować, żeby skontrować te jego koniki śmieszne. I Research Archery przy okazji by się przydało. Bronze Working Pottery Archery. I archery tutaj sobie opracujemy. Tak, panie. Tak, panie. Kurde. Sprzedałem się, Kronim. Dziękuję bardzo, że się sprzedałem. No cóż, czasem tak bywa. Wszyscy. W tych czasach wszyscy się sprzedajemy. Jak to powiedział żołnierz. Dobra, formation zaraz będziemy mieli. I proszę bardzo, upgrade'ujemy sobie tutaj. O kurde, patrzcie. Jak on tutaj dźga ich dzidami. Dziryty kurde ma. Cwaniaczek. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Teraz zbudujmy sobie tutaj Spearmanów i za chwilę będziemy mogli zrobić Medieval.
Chyba Times, tak? Granary. Kolejne granary możemy zrobić. Dobra, i co teraz będziemy mogli zrobić? Writing. A, czyli będziemy mogli opracować pismo po prostu. Dobra, pismo niech leci. A my zbudujemy sobie jeszcze jeden tej budyneczek. Hopsa. I teraz, moi drodzy, patrzcie, co my teraz zrobimy. Tutaj z dzidami, z kawalerią. Jedziemy ostro, kurde. Zajebiście dobrze sobie radzą tutaj ci goście. Z tą kawalerią. I powinniśmy uzbierać 500 golda na Medieval Capital, żeby już po prostu preskoczyć do następnej ery. I tak chyba zrobimy po prostu. Fire Archer Camp. A pismo, pismo niech tu nam się zrobi. Bardzo ładnie adwencujemy tutaj. No tutaj Kenny, kurde, sobie tak średnio daje radę. Wyśmiewał kolegę, a koleżka widzę, że sobie radzi lepiej o wiele. Espionaż. Dobra, i co to jest? Masonry feudalism. Detonate. Library. No, zróbmy sobie library. Teraz dzięki temu możemy opracować nowe technologie. Dobra. I teraz tak, feudalizm potrzebny nam jest, chociaż tak sobie zastanawiam się. Feudalizm 250, peace and villagers, longbow, fletchers and... Dobra. Ewentualnie ironworking. Ewentualnie kawalerię cięższą. Dobra, zrobimy tak. Medieval workers, masonry i feudalizm. Czyli feudalizm i masonry to teraz zrobimy tak po prostu. Na razie puszujemy mu te. Puszujemy go dosyć mocno. Nie zapominaj o cudach. No właśnie wiem, te cuda też wypadałoby zbudować jakoś. Chociaż myślę, żeby z następnej tury zbudować te cuda. O co chodzi? Tak sobie myślę. Currency, czyli. No jest nam niewątpliwie potrzebna. Waluta. I feudalizm jeszcze opracujmy. Dobra, teraz już będziemy mieli ładnie upgrade'iki porobione. No, te archerki z Fire Archer są dobre na budynki, tak mi się wydaje. Dobra, te archerki uciekają, są wkurzające strasznie. Trzeba przyznać. Więcej pracy. Dobra, może teraz zbudujemy jeszcze tak ze dwóch archerów. MC Archero. Dobra, Sanes, trzymaj się, papa. Mojego nie przeczytałem, naprawdę? Teraz nie wiem, czy Kenny widział. A to ja nie wiem. Ja tu jeszcze tylko tak przed snem wpadłam. Luc 23:40. O Jezu, patrzcie, Bezi wpadła aż lucika rzucić. Co za miła dziewczyna. Dobra, Fire Archer. O co chodzi? Troszkę wjeżdżamy, no to musimy adwansować dosyć mocno. Modernizacja zakończona. Stirrups i feudalizm. Teraz będziemy mieli feudalizm i będzie można tutaj, kurde, się bawić. A to co to daje? Moving the battlefield order, giving the heads up. Zrobimy jakiegoś rycerza tutaj, takiego wielmożnego. Ok, zaraz tutaj zrobimy Medieval Capital. A po feudalizmie będziemy mogli sobie zbudować. Tutaj będziemy mogli lepszych już budowniczych tutaj robić. A tu Fire Archerów on teraz robi, cwaniaczek. Dobra, no na razie tu jesteśmy se jakoś radzimy se, no. To jest całkiem okej, teraz tak. Dobra, trwa budowa
kapituły. Longbow Fletcher. Przepraszam, ale po jedzeniu nie wiem dlaczego, ale mam tak, że jakby mi się zbiera na kaszel. Nie wiem, dziwnie, to, tak trudno to opisać, ale muszę odchrząkiwać, bo czuję, jakby mi się coś zbierało. Po jedzeniu mam kaszel taki, o. Dziwna sprawa. Jak jem bardzo szybko, o. Też to trzeba też powiedzieć, okej. No, opracowaliśmy tutaj trochę ekonomicznie tutaj to wszystko. Teraz gunpowder trzeba będzie tutaj zrobić. Currency, weźmy tutaj sobie currency, żeby trochę ekonomkę poprawić. Też bardzo ważne. Jako pierwszy mam medieval capital. Teraz możemy medieval workera tutaj sobie zrobić. Średniowieczny robotnik. Dobra, jakoś tutaj sobie dajemy radę w sumie. Ale trzeba będzie, kurde, tych strzelców porobić. Cieszę się, że kaszal nie zgaga, no. Biorę się do roboty. Feudalizm, wieża, granary. Medieval Wonder Builder. Ok, Iron Working sobie jeszcze zrobimy. Wiesz co potrzeba jest na Gunpowder? Mathematics. Dopiero później będziemy mogli zrobić jakkolwiek, dobra. Dzięki currency będziemy mogli budować tutaj to. Food markety będziemy mogli robić. Food markety są dobre. Rozumiem. Dobrze. Załóż więcej far. Dobra, jakoś tutaj dajemy radę. Aleksandryjski bazar. Bazar aleksandryjski wydaje się być naprawdę bardzo sążny. Myślę, że to sobie zbudujemy. Niby Iron Working. Ludzkość jest zagrożona. Dobra, dobra. Come on, bazar aleksandryjski. To jest jeden z naszych cudów świata. Racja. Dobra, i teraz jeszcze ten bazarek tutaj. Hopsa. Okej. No i teraz powinniśmy sobie jakoś dawać radę. Co my teraz możemy tutaj porobić? Tutaj tych pikemenów, tu trzeba conscription. Możemy tu rycerzyków sobie porobić. Tutaj możemy ten stirrupsy, dobra, czyli tylko na razie to możemy budować. Co tu możemy? Matematyka, siege weapon, mounted archer camps, construction of pikemen, leadership, warlord barracks. Weźmiemy sobie matematykę, opracujmy. I strzemiona tutaj niby możemy. Tak, panie. Teoretycznie możemy sprzedać, nie, to jest upgrade, a tu możemy 200 gold for each 300 resources, dobra, tak możemy sobie. Dobra, czy tu można wymieniać, okej. Okay. O panie, czemu ty nie budujesz? Możesz pomóc w tej budowie? Więcej pracy? Nie, 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 zupełnie nie tak. Pozwól, że ja to zrobię. Dobra, niech oni tutaj budują to. Dobra, jednego rycerzyka sobie tu zrobimy. I zobaczcie, strzemiona, możemy sobie strzemiona. Co tutaj? Masonry, Mathematics, Iron Working. Construction Superior Towers. Dobra. Education Invention. Co jest? Construction, Feudalism, Invention. Invention. Wynalazki. Construction i Invention. Dobra. On tu pikemenów już może robić. Ja też chyba pikemenów mogę robić, a nie. Dobra, ja idę troszeczkę inny typ. Troszeczkę inaczej idę to robić, szczerze mówiąc. Bazar aleksandryjski może nam bardzo fajnie tutaj pomóc w tej rozgryweczce. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, i teraz tak. Tutaj damy to na invention, a tutaj damy to na swordmenów. Chcemy tracić tą przewagę, chociaż nie, całkiem ładnie to się utrzymuje, ale tutaj patrzcie jak nas wjeżdża, kurde, nam ci pikemeni tutaj ostro jadą. Badania zakończone. Czyli co, construction i teraz, okej, okay, construction zrobione, będziemy mogli education zrobić.
rozumiem. Bazar aleksandryjski, zajebiście. Providing 2 armor, 5 damage to allied units, ok. Pikemeny, pikemeny. Dobra, no jakoś tutaj walczymy. Na szczęście tego pikemana ma tylko jednego. Jak tutaj on wjeżdża? O panie, co tu się dzieje? Spearman Camp. Ale stracił się jedną wieżę z tego co patrzę. Jak nasza tutaj... Chciałem powiedzieć kawaleria wodna. Jak tutaj nasze wodne jednostki sobie radzą, całkiem ładnie. Badania zakończone, edukacja. Zróbmy sobie tutaj... Teraz tak będziemy musieli poczekać na cokolwiek innego. Więc sobie tak to zróbmy. No Boże, Kenny dopiero teraz własną erę. Scientific method. No, na co czekasz? Wiesz, nad zbudowaniem granary, wiecie? Jedno granary tak sobie tutaj robimy. Okej, coś tu możemy jeszcze zrobić? Nie, dobra, jeżeli chodzi o jednostki, to całkiem dobrze to wygląda. Okej, po 18 golda, bardzo ładnie to idzie. Research niech leci, za chwilę będziemy mogli tutaj coś jeszcze budować. Ta era chyba nie ma znaczenia, no, różnie bywa, słuchaj. Czy ja teraz mogę na przykład zbudować uniwersytet? University, proszę bardzo. Uniwersytet zbudujmy sobie. Co tu możemy? Stirrups. Skończone. Dobra. I teraz uwaga, machinery. Żeby tutaj gunpowder, metallurgy, rifling. Machinery i gunpowder. Trzeba będzie tak czy siak. Banking, a co to jest? Education con... Dobra, czyli to potrzebuje to. Załatwię to w mgnieniu oka. Saint Temple. Okej. O kurde, nam się tutaj zbiera ten ziomek. O kurde. Tak, słuchaj, przybyłem, zagrać The Quest Link, podlinkowałem ostatnią giereczkę na grupie, więc może stać się z takim wielkim. Dzięki wielkie za Raxo. Ja nie wiem, czy dzisiaj będziemy grali w The Quest Link, ale będziemy musieli się, kurde, jakoś ugadać jeszcze na jakiś pojedynek w takim razie. God damn. Dziękuję ci bardzo za piętaka. Ile ty, kurde, kasy wydajesz? powiedz mi, czy to jest legalne? Czy ty zarabiasz na przykład na Tibi, na zasadzie takiej, że tam na przykład coś sprzedajesz, kupujesz, jakieś takie rzeczy? Zupełnie nie tak. Dobra, czekajcie, widzę co? Granary zbudujemy jeszcze tak. Tak, tak, już się za to biorę. Bo na przykład moi koledzy też sobie fajnie radzili, bo ten, bo na przykład wiecie. Sprzedawali CC na przykład w Tibi, nie? Jednak można wiele luców dziennie wysyłać, nie wiem o co chodziło z tym zegarem 23-godzinnym. Worwi, a widzisz, jednak da się. Macemanów tutaj możemy. Gunpowder. Czekajcie, widzicie co? Gain gold for each 300 resources. Dobra, przyspieszmy tutaj to troszkę. Gunpowder już róbmy. I zaraz będziemy mogli strzelców robić. Potrzeba więcej złota. Dobra. Za tego, kto da więcej! Nucący nad plusurem, what? Dzięki wielkie. Zaraz będziemy tu mogli ładować to nieźle. Więc jeszcze wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli robić tak i tak. Załatwię to w mgnieniu oka. Scientific method. Skończone. Dobra,
No i moi drodzy muszkieterowie, jedziemy. Stirrups i leadership, to musimy jeszcze poprzednie tutaj. Przeraszowaliśmy w tych strzelców, powiem szczerze. Nie wiem, jak wy zwiększacie swój income. Modernizacja zakończona. Muszkieterowie w akcji, oh yeah. A, muszkieterowie, zajebiście, dobra, prawie go tu wyprzedziłem. Troszkę go tu wyprzedziłem. Crossbow Barracks. Dobra. Znaczy, ja zastanawiam się, jak oni tutaj ten inko zwiększają marketami. No ale mam markety i nie zwiększają mi się. Ludzkość jest zagrożona. No Jezu, nie opracowuję niczego teraz, kurde. No nie powiem, military tradition. Dobra, zobaczmy, co potrzebujemy tutaj. Guerrilla Warfare, Stirrups i Crossing Access. Stirrups już mam. Modernizacja zakończona. Military Traditions. Rifling. Guerrilla Warframe. Dobra, zrobimy to tak. Dobra, weźmy tutaj. Zróbmy archerki. Leadership jeszcze by się przydało i będziemy. Chociaż leadership do niczego nie jest potrzebny, tak teraz patrzę. Można to trochę ominąć. Spróbuj ulepszyć swoje markety. A, bo to można ulepszyć. Każdy market odpowiada za inną linię. Teraz upgrade'ujemy ten market. No dobra, niech będzie. Teraz co to jest? Mounted Rider Camp. Longbow Fletcher. Grenadierzy, a tutaj Musketeer Barracks. Baraki muszkieterów. No nie, mam 355 cały czas. Modernizacja zakończona. Dobra. Miasto naszych sprzymierzeńców jest oblężone. Badania zakończone. Dobra, upgrade'ujmy to dalej. No, już ma kurde też tych. Ja mam trochę szybciej. Teraz tylko nie zrypać. Tak w ogóle, to czemu wybrałeś GTX 1070? Ja dostałem 1070 od NVIDII, jak współpracowałem jeszcze z nimi. To mi po prostu wysłali najzwyczajniej w świecie. Muszkietir. Dobra, rifling. No i co tu mogę zrobić? Bo tutaj mogę ten. Close range gunplay, their French unit. Modernizacja zakończona. Dobra. Opracowujmy metalurgia, bankowość, guerrilla warframe. Spróbujmy zrobić. Później chemię opracować też by mi wypadało. Dobra, całkiem ładnie. Tych tutaj musimy, Dragoon. Stirrups Crossing Access. Co to jest Crossing Access? Ja już chyba to mam.
mi się wydaje. Chemistry. Dobra, coś tutaj mamy. To jest Crossing Access. Okej. Okay. Będziemy mogli dragonów budować, zajebiście. Zobaczymy. Spróbujemy to tak i spróbujemy tych dragon stables zrobić. 600 to kosztuje drogo. Powiem, że nie. Jakoś dajemy radę. Ale z tych dragonów tu porobimy. Ci dragoni są naprawdę mega spoko. Muszketir. Let's go, muszketir. Kurde, tego gościa na dole to ja ostro robił, kurde. Tak patrząc na moją technologię, jak mi tutaj idzie. Windmill to możemy zrobić. Wiecie co, weźmy, wydajmy trochę golda na windmilla. Będziemy mogli trochę więcej budynków porobić, pobawić. Ładnie, 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 super. Scientific method. Dobra, poczekajmy teraz na tych dragonów. Chociaż wiecie co? Jak tak sobie patrzę, to możemy. A możemy sobie zrobić tych granadierów równie dobrze. Scientific method. Jest metallurgy, chemistry, rifling. Bankowość może by nam się przydała. Modernizacja zakończona. Dobra, wiecie co? Zróbmy rifling. Assembly line. No nieźle. Rób cavalry, bo ten, no właśnie o to chodzi. Bo oni są mega fajni, bo oni jeszcze schodzą z tego konia i walczą dalej, wiesz? Granadier. Granadiera lecimy. No, na co czekasz? Resume the spawn. Dobra, jakieś te cuda świata można. O kurde, ale jednostkę tutaj dostał mocno. Co za jednostka w ogóle ma być? What the fuck, co za jednostka była? Dobra, to co? Mówicie kawalerzystów robić. No dobra. No dobra, w takim razie zróbmy tę kawalerię, tak mi tutaj radzicie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przydałoby się już tutaj metalurgię opracowywać w sumie. Metalurgy, come on. Wiecie co, sprzedajmy tutaj trochę tych resursów i opracowujmy metalurgię. Plus upgrade'ujmy barak nasz tutaj. Dobra. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Przeszkadzasz mi w obliczeniach. Czy co, zbudujemy jeszcze ze dwa takie. Hopsa, hopsa. Teraz będziemy mogli scientific way robić. No, kawalerzysta niezły. Pierdziele, co mu się tutaj robi? Czy to jest jakiś cud świata przypadkiem? My, ludzie, musimy się trzymać razem. Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona, dobra. O Jezu, patrzcie, ja też dostałem z Ninja Van. To raz na jakiś czas się ten
No już też kawalerzysta to robi, chociaż mam nadzieję, że jestem chociaż trochę do przodu z tym wszystkim. My, ludzie, musimy trzymać się razem. No, poczekamy sobie. Chociaż ten banking... Dobra, po co nie ten banking, jolo, zobaczymy, co to nam da. Rifleman. Dobra, riflemanów, ty potem... Sharpshooter, jakiś snajper. Nice, dobrze, wjeżdża. Wjechał Pablo, no i kurde, Kenemu się udało. Dobra, robota. No z tym bzykaczem tutaj się dosyć mocno trzymamy. Chociaż tak od początku gry praktycznie, bo to jeszcze mu te towerki podpomagają. Bez tych towerków zdecydowanie nie byłoby tak łatwo. A sharpshooterzy po prostu strzelają, ale powoli, dobra, już rozumiem. GG, no to wjechali ostro. Badania zakończone. Dobra, let's go. Dobrze idzie. Za tipsik lucikry. Dziękuję bardzo. Za lucikru, argońku, włochaczu ty mój. Dobra, jeszcze to możemy. No, Kenny wjechał i to ostro. A bo Kenny go zasypał tymi barakami. Chociaż Kenny to nie miał takich jednostek mega dobrych. Szczerze mówiąc, jak ja bym walczył przeciwko Kenemu, no to ja bym Kenego rozpizgał. No my tutaj toczymy wojnę technologiczną, którą ja wygrywam. Zdecydowanie wygrywam tutaj. Powinienem postawić na jakąś metalurgię i tak dalej, wtedy bym... Zobaczcie, Industrial Capital. No, no, nieźle. Ja tu już... A nie, dobra, teraz jak patrzę to... Dobra, teraz jak patrzę to nie. To on tu narobił trochę tych muszkieterów. Chociaż może... Nie mam pojęcia. To już chyba zrobiliśmy, GG raczej. No, raczej GG już jest. Cześć Arborku, siemanko. Teraz z czołgami wyjedziesz, no jestem mega do przodu akurat w tym przypadku. Bardzo ładna rozgryweczka, zobaczmy co tutaj będziemy mogli zrobić. I teraz możemy zbudować tutaj Industrial Worker. Go. Nie, zupełnie nie tak, pozwól, że ja to zrobię. Bank. 10% of your interest up to 10. Gotów do strzału. Wow, jaki bank fajny. Jestem twoim strzelcem. Laboratorium, czyli laboratorium można zbudować. Ziomek stracił swój kapital. Co to jest? Physics, fizyka, steam engine, biologia, ekonomia. Holy shit, co tu się dzieje? Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. No drogie to wszystko. Rail stations.
Modernizacja zakończona. Assembly line, no właśnie assembly line, gdzie to jest? Assembly line, steam engine. A raczej steam engine, assembly line, bo mogę karabinierów robić. Generałowie. A jak tam na wodzie? Na wodzie, kurde, cały czas... cały czas się biją, kurde. A jest najgorsze, że tutaj ta gra bardzo polega na ludziach. Jedna osoba pada i kurde, koniec. I już masz pograne, ziomek. 15 lipca 1410, 23.54. Remortis. Dokładnie. Aj, moi drodzy, grenadierzy dali radę. Udało nam się, moi drodzy. Udało nam się. Assembly line, zaraz będziemy karabiniarzy robić. O Jezu. O Jezu. A on jeszcze tutaj, kurde, z mieczami biega. Jeszcze trolle to jakiś zbudował. What the fuck? Te trolle dostałem na jednego granata, umierają. Shit. Assembly line, drogie to, ale dobra. Supermarkety, what the fuck? No, moi drodzy. No, udało nam się. Jak ci goście umierają, bo tu można tworzyć takich, wiecie, takich typowych, takich mongołów, kurde. No, powiem wam, że... kompania handlowa została ukończona przez ten... Zrobił kompanię handlową, tak? Kompania handlowa to jest ten... to indyjskie jakieś, czy indyjska kampania, coś tam. Był taki cud świata. GG! Udało nam się, moi drodzy. Wonderful Wizard. Co to jest? Most gold earned, Lumber Nexus. First player to medieval Nexus, industry Nexus. Yay! Nieźle, dobra. No wygraliśmy, moi drodzy, wygraliśmy. Chciałem zobaczyć, jak tutaj ci goście wyglądają, szczerze mówiąc. No i paliłem, bo tutaj składy jeszcze żywności. Moi drodzy, jeszcze tam do góry trzeba wjechać w sumie, tak teraz patrzę. A my tu już, kurde, karabiniarzy robimy. Czekajcie, kontynuuj. Chcę zobaczyć, jak ci... A dobra, nieważne, nie mogę. No i kurde, tak to wyglądało. To była ta gra. Dobra rozgrywieczka. Bardzo dobra. Bardzo mi się podobało.